Kochani, kochani, jak widzieliście, jechaliśmy sobie w wesołym autobusie na wycieczkę. Dojechaliśmy, słuchajcie, do Sarasoty. No i pierwszy przystanek miało być jedzonko, no ale niestety dziś akurat jest w sobotę zamknięta ta restauracja. Jak widzicie, pokazuję Wam pociąg. I tutaj właśnie chcieliśmy sobie zjeść. Widziałam, że miał naprawdę dobre opinie, jeżeli chodzi o jedzenie. Na pewno by było to ciekawe, no bo wiecie, no taki pociąg sobie stoi w ogóle gdzieś na jakimś odludziu, na jakimś parkingu. Tutaj zobaczcie, tak to się przedstawia. Ale niestety pokazuje, że właśnie w dniu dzisiejszym, w sobotę, jest to nieczynne. Więc szkoda, szkoda. Tak to, słuchajcie, od poniedziałku do piątki, piątku od 11 do 2 i w niedzielę od 10.30 do 2 jest czynne. A akurat w soboty nie. No szkoda. A miał dobre nawet opinie, jeżeli chodzi o jedzenie. W środku wygląda dużo, dużo lepiej, no ale nic, musimy szukać innego przystanku. Taką chciałam atrakcję nam wszystkim zafundować, bo większa grupa nas jedzie. No ale niestety ta się nie uda. Dobra, jedziemy dalej. Hejka kochani, witam się z Wami w nowym vlogu. Jak widzieliście, mieliśmy już jeden przystanek. Niestety nie wypalił, bo był zamknięty, ale idziemy do kolejnej atrakcji, do Sarasota Jungle Gardens. Jesteśmy w Sarasocie i tutaj właśnie mamy zamiar trochę dzisiaj pozwiedzać. Byliśmy w zeszłym roku chyba tak koło wiosny, już takiej późniejszej wiosny, bo było naprawdę bardzo ciepło, z tego co pamiętam. Postaram się podlinkować Wam ten filmik. Wtedy też żeśmy trochę zobaczyli, ale nie aż tak dużo, jak planujemy dzisiaj. Dzisiaj jest fajna pogoda, sprzyjająca na takie rzeczy, więc mam nadzieję, że nam fajnie dzisiaj się uda dużo rzeczy zobaczyć. Chcemy też wrócić do miejsca, w którym byliśmy na wiosnę, czyli do Muzeum Cyrku, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy. A teraz pierwszy przystanek. Słuchajcie, mamy całą mapę i jedna z fajniejszych atrakcji jest taka, że możemy karmić flamingi. A nie wiem, czy wiecie, że flamingi to są takie nasze tutaj floryckie ptaki. Bardzo się kojarzą z tym po prostu rejonem. No, nie robiliśmy jeszcze tego. Fajnie spróbować. Słuchajcie, to wszystkie zwierzęta, które są, to są albo uratowane, albo ktoś po prostu miał w domu i oddał. Więc to nie jest takie typowe zoo, to jest bardziej takie sanktuarium, gdzie te zwierzęta są ratowane i mogą sobie dalej żyć, jak widzicie, na wolności. Ale jesteś piękny. No piękny jesteś. Zobaczcie, ile tutaj mamy babyśków, jak razem siedzą w jednym miejscu, żeby im było ciepło. Wow! What is that? I think it's a Komodo dragon, look! Gdzie tego? Oh yeah! Tam jest, ale go nie widać. Like, Casper, no, your little... Why is he looking that he kind of like sticks his tongue out and then like it's like, there's like a blue tongue. Kiki, why is he looking that he died? Ale fajno. Okay. U nas igłan, słuchajcie, jak... już nie mogę powiedzieć, jak w Warszawie gołębi. Bo zostały zjedzone gołębie, ponoć przez inne ptaki. No i mamy, słuchajcie, flaminga, zaraz będziemy go karmić. Nie bolało cię to tym? Jak cię tak złapał? Słuchajcie, za nami flaming idzie, nie? Był na samym początku, a teraz jakoś tak idzie za nami. Goni mnie. Goni mnie ten flaming. O Jezu, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. No wiem, on idzie tak za nami cały czas. Cześć! Cześć! A on za ciotką tak idzie. Ale jak fajnie to wygląda.
Kacper, kto to tak za tobą idzie? Kto to tak za tobą idzie? Kto to tak z tobą fajnie chodzi? Tutaj słuchajcie, też można podziwiać fajne drzewa. Naprawdę piękne są. Wikuś, jak atrakcja? Fajne. Fajne, co? Tak. Fajnie się flamingi karmi? Mhm. Podać się? Tak. Czy nagrywasz nas ciepło ubranych na Florydzie? Tak, muszę mieć pamiątkę. Świnki, Kacper, zobacz jakie świnki. Zobacz owieczki. Cześć. Zobacz, świnka idzie do ciebie, Kacper. No idź do świnki, nie bój się. Ją można pogłaskać, Kacper. Chcesz? O. Ale fajne, co? Tymek. Zobacz, jaka śmieszna w dotyku. Zobacz, jaką ma sierść długo. Co ona zrobiła? Biegła? Tak. No widzisz, jaka śmieszna. O, ta galoina. Świnusia. A tutaj ktoś mnie chce zaatakować. Dobra, zjemy coś. Ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie zjeść dobrą pizzę, to polecamy wam tą restaurację. Znajdziecie ją w każdym stanie. Kolejny przystanek, ale jest zimno, aż normalnie zęby mi skaczą jeden na drugi. Słuchajcie, idziemy do muzeum cyrku. Uwielbiam ten obraz tutaj, piękny jest. Tutaj mamy stare gazety. Gdzie były występy cyrków i jakie? A tu mamy plakaty. Poznać całą historię cyrku i różne rzeczy, które z niego pozostało. Tutaj możemy zobaczyć, kto występował w cyrku. W poprzednim vlogu ja wam to pokazywałam, ale może nie wszyscy widzieli ten vlog. Dużo też z was nowych przyszło ludzi, a jest to naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o taką historię. Może mniej ciekawe to, że tam, wiecie, historia ze zwierzętami, no ale zobaczcie, kostiumy. Na pewno tutaj się dużo rozwinęło takich rzeczy właśnie, też takich scenicznych, takich właśnie jak później nawet i piosenkarze, tak, artyści na scenie coś tam wykorzystywali, uczyli się. Mam całą taką scenę. Muzeum jest przyjemne. Do cyrku bym nie chodziła. O, możesz już? Ja
I have to listen through here. No, no dobrze, no to słuchaj sobie. Co to jest, Mikuś? You need a, it's like an earphone, so you have to like kind of listen to it. Brawo! I Wikusia. Ale to taka była, nie? A tu jest pokazane, jak Celina wyglądała. No, po takiej chodzić? Dziękuję bardzo. Zobacz, oni w tym jeździli, Marek. Ładujesz. O, buty. Ale zobacz, to są, Wigoś, oni na tym jeździli, zobacz. Tu masz całą historię opisaną. Wait, what? Oni wszystko to wykorzystywali do przedstawienia dla klaunów. A tutaj pan pokazuje, jak się pomalować do klauna. Ladies and gentlemen, of all ages, welcome. Maggie Melly. Maggie widzieliśmy. Maggie też takie właśnie. Ale stary, wiesz, co mnie tutaj nie? Nie? Ale tu ładnie. Nie, mówię, że co mnie to super jest, fajnie pokazane, cała Sarasota to pokazane. Że kiedyś cyrk stary całym pociągiem, kurde, przyjeżdżał, czujesz to? Tu oprócz muzeów są przepiękne ogrody i takie fajne, słuchajcie, drzewa, co już wam mówiłam poprzednio. Natura jest przepiękna i tutaj mamy takie właśnie typowe dla tego regionu Florydy, takie, jak widzicie, takie zwisające mchy. Ja kiedyś szukałam, co to dokładnie jest i ponoć to jest mech hiszpański. Pięknie to rośnie, pięknie to wygląda. Bardzo tak magicznie. Zobaczcie, jak tu ładnie. Tutaj jest, słuchajcie, kolejne muzeum, w którym też byliśmy ostatnio, ale nie wiem, czy będziemy teraz chodzić, bo chłopaki są strasznie... Wikusiu, tam jest chyba ślub, wiesz, był. Bardzo chłopaki są spragnieni, jak widzicie, biegania, skakania, latania, więc chyba sobie odpuścimy tym razem to muzeum. Ale tak, przyszliśmy tutaj pokazać wszystkim. Tu jest też piękna woda, a tu jest ta gwiazda, o której mówiłam. I ostatnio jej nie nagrywałam, bo jej po prostu nie zauważyłam. Because these are all of the zodiac signs around the circle, around the star. A tutaj, słuchajcie, mamy, rosną sobie fikusy. Przepiękna to jest roślinność w tym ogrodzie. Bardzo ładnie to wygląda i zawsze się mnie pytacie, co to są za drzewa. A to są, słuchajcie, fikusy, czujecie to? A ja w Polsce fikusy miałam w doniczkach. Niesamowite są te drzewa. Coś pięknego. Hello! Co tam nagrywa tu? Moja Wednesday!
Wednesday się nagrywa w Saturday. Dance, dance, dance with my hands, dance, dance, dance with my head, head, head. Like what Jesus. No, też. Czemu nie jesteś na telefonie? Bo szukałam tej atrakcji kolejnej dla was, ale Wikuś, mam złą wiadomość, że tamto się już zamyka, wiesz? Dalej na kolana. No. Słuchajcie, musieliśmy się zatrzymać w Goodwillu. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś perełki. Kiedyś słyszałam, że fajne rzeczy są. O, jakie kapelusze są fajne. Szukamy. Jaki Goodwill fajny. Ale ciu Holland. Ale biżuterii, wszystkiego. Wow. Już wynalazłam jedne dżiny. Mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Calvin Klein jeans za całe 5,19. Wow. Wow. To jest fajne. Biorę te jak nic. Fajne takie szersze. Zobaczcie, jaki tu jest super playground. Taki właśnie w stylu cyrkowym. I tu właśnie przyszliśmy sobie na troszkę. Fajnie, Kacperek jest? Fajny plac zabaw, nie? Kochani, kochani, my jeszcze, jak widzicie, jesteśmy trochę na placu zabaw. Jak widzicie, zmieniłam stylóweczkę, bo jest troszeczkę zimno już. I to już jest nasz ostatni, niestety, przystanek tutaj w Sarasocie. I powiem wam, że ciągle mi jest za mało czasu na całą Sarasotę, żeby to wszystko zobaczyć, ale przynajmniej co jakiś czas będziemy tu powracać, bo jest to naprawdę fajnie. I powiem wam, że Floryda, jak pojedziecie na przykład, nie wiem, do Miami, do Fort Lauderdale, koło nas, do Palm Beach, nie wiem, tam jeszcze dalej Wellington, albo właśnie w ogóle inny kierunek, Sarasota, Tampa, to są całkowicie inne kierunki, całkowicie inna Floryda, więc zachęcam was do podróżowania po całej Florydzie i całkowicie się inaczej ją odbiera. No, więc co, my zaraz do domu i na ciepłą herbatkę, bo już jest dość chłodno. Kochani, kochani, kolejny dzień weekendu i tak stwierdziłam sobie, że chyba wam już nagram taki po prostu weekendowego vloga, bo wczoraj, wiecie, była biganina za dzieciakami w ogóle, więc nagrałam tyle, ile mogłam nagrać, ale mi trzęsie teraz kamera, mam nadzieję, że jednak stabilizacja mi się tutaj włączy. Przepiękna jest pogoda, słuchajcie, coraz cieplej się robi. Wczoraj było dużo chłodniej, nie Marek? Tak, tak. Wczoraj było jednak dużo chłodniej, nie? Takie było aż takie, wiesz, mroźne powietrze. Tak, ale może nie było, może nie tyle było chłodniej, co nie było takiego słońca ciepłego. Było słońce, ale no może tak, rzeczywiście. No, dzisiaj to fajnie. Albo tam, gdzie daje. My po prostu byliśmy w Sarasocie, no. Tam było chłodniej niż tutaj. No i słuchajcie, teraz jedziemy, a w ogóle, właśnie miałam to wam powiedzieć, że tam w górach u nas spadł śnieg i to pierwszy w tym roku dopiero. Więc pięknie zasypało, pięknie jest bielutko. Ale i tak nie spadło tego śniegu tyle, co jak my byliśmy wtedy w marcu. No nie, no ale wiesz, jak na pierwszy śnieg, tak, no. To i tak dobrze. Dobrze, że tyle. Ludzi strasznie dużo na stoku, żeśmy patrzyli wczoraj, bo tam są kamery i można sobie obserwować na bieżąco, jak to tam wygląda. No a teraz słuchajcie, jedziemy po Marka samochód, z tego względu, że Marek musiał zakupić jeszcze jeden samochód firmowy. No i właśnie tam zostawił u mechanika, później jeździłeś w piątek cały dzień tym firmowym samochodem. Marek go też tam testował, woził materiał, to wszystko. No i wczoraj jeden z chłopaków odebrał ten samochód od nas spod domu. No a tamten stał właśnie u naszego mechanika, więc teraz musimy go odebrać, żeby Marek miał czym jutro do pracy pojechać. U nas jeszcze, słuchajcie, jutro wolny dzień. Dla dzieci i banków. Tak, dla dzieci i banków, bo Marek normalnie idzie do pracy. No i ja mam zamiar jeszcze dokończyć dzisiaj sprzątanie. Później do Wiktorii przychodzi koleżanka na nocowanie, no bo jutro nie ma szkoły, więc tak się umówiły. No i co? Co jeszcze dzisiaj będziemy robić? Jakieś zakupy, jakieś no, takie... chować dekoracje świąteczne. A właśnie, chować dekoracje świąteczne. Musimy je zanieść na strych, bo ja już wszystko to zrobiłam. I właśnie teraz, wiecie, one leżą w garażu. Tam w tym garażu jest mało miejsca, ale mój mąż mi
tutaj jako postanowienie noworoczne obiecał, jak co roku, że jednak w tym garażu się zluźni. No ale mamy chętnego na te rzeczy, dlatego może jest, słuchajcie, nadzieja. Nadzieja matką głupich, ale każda matka kocha swoje dzieci. Więc trzymajcie kciuki za mnie, żeby to się wydarzyło, bo szkoda miejsca tego garażowego, bo tak stwierdziłam, że moglibyśmy tam spokojnie jakieś na przykład, Marku, co? Jakieś wszystko. Rzeczy do domu nowego tam trzymać. No nie jest dobra, jedziemy po samochód, a ja wam ponagrywam troszeczkę widoczków tutaj z drogi, bo jest tak ładne, niebieskie niebo. Ja kocham na to niebo patrzeć, co zresztą tutaj widzicie koło Marka, się przebija. Blankit. Od czego my to zaczynamy teraz? Co ty chcesz, że ja bym ci dawał? Marek, ja wejdę na górę, zobaczę co ten, ale wydaje mi się, że my zawsze... Uważaj na chowinka mysie. Weź no kurde no. Bo chyba tą choinkę i te takie... Ale no. Bo choinka na końcu idzie. No. Ale tu widzisz przy oponach, przy klatce... No. Jak może Markowi tłumaczy, bo to jest masakra, słuchajcie, ja wam tego nie będę pokazywać. To tam są światełka na samym dole, te takie na zewnątrz. No. To je najpierw ja tam ładuję, bo one są małe i mogę tam załadować. Kurde, przeraża mnie to trochę. No dobra, no to chodź, weźmiemy, bo mi się nie chce tego robić cały dzień, nie? Już i tak masz koniec dnia. To pa? I teraz taki szczur na mnie. No. Co tutaj, Marku, sobie fajnego robisz przy swoim samochodzie? Przy moim wspaniałym wehikule czasu. Robię sobie, wymieniam sobie te śrubki, bo chińskie fajne zaczęły rdzewieć, więc muszę sobie założyć takie, które nie będą rdzewiały, czyli z nierdzewki. A u nas, słuchajcie, na osiedlu imprezka, sąsiadka robi i nie ma gdzie stanąć, nie? Nawet nie mogliśmy samochodów odstawić. I dlatego tak byśmy już chcieli mieszkać na swoim, bo u nas będzie tak dużo miejsca, że jak my będziemy robić jakąkolwiek imprezę, czy urodziny, czy coś, to będą wszyscy zaparkują, kurde, u nas normalnie na działce, na nie? No, na posesji właśnie. To będzie fajne. To jest właśnie plus mieszkania, kurde... Na dużej działce, na dużo, no, mieć dużą działkę i... A nie to, kurczę, na osiedlu, gdzie... Teraz, no nie, teraz laska wyjechała, ale było przed chwileczką tak przecież, że kurczę, nawet bym nie wyjechał. Jakbym chciał wyjechać samochodem, to nie wyjadę, bo co? No bo zastawiony jestem, no. Totalnie. Skończyłeś? Proszę? Skończyłeś? Tak, i teraz jeszcze nie. I teraz, tylko że nie wiem, gdzie to jest, o tu. Teraz idzie na to jeszcze. Nowy znaczek? No. Kochani, kochani, zaraz się widzimy. Z kim? To pewnie się domyślacie. Jest ostatni dzień dzisiaj naszego długiego weekendu, bo dzisiaj, słuchajcie, jest święto, więc... Znaczy takie święto, wiecie, dla poczty, banków i szkół. Marek jest w pracy normalnie, a ja tutaj z dzieciakami i właśnie jeszcze z kimś jesteśmy umówione na plac zabaw. Jest to mega plac zabaw. Jak jest gorąco i jest taka pogoda właśnie cieplejsza dużo, co się zdarza najczęściej na Florydzie, to tutaj też ten park taki zmienia się trochę w wodny, bo są mgiełki, są fontanny, ale dzisiaj to jest zamknięte, więc dzisiaj są zjeżdżalnie, domki na drzewie i w ogóle, więc wiem, że dzieciakom się będzie podobać, nawet Wiktorii, która jest starsza. No, no nic, ja uciekam szukać kogoś i chyba zdejmę kurtkę, bo jednak trochę w słońcu jest ciepło. Jest mega pogoda. Dad, this playground looks like a whole house that you can live in. Dosłownie, no, to prawda. Ojejku. Ale się pani wydaje. No, dawaj mi haga dla Kacperka. Dawaj mu haga. Aha, okej, okay, no dobra, spokojnie. A to Jona! Znalazłam ją, bo się wszyscy pytaliście o nią. Po miesiącu, prawda? Żyję i jestem. Jest jej dobrze. No. Mówiłam wam, że Wiktoria jest najlepszą siostrą ever. Why does this kind of remind me of Ana Kesta, though, but at Florida? Tak? No trochę. Taki domek na drzewie, co? I am very hot. I literally need to take this off. No dobra. Ściągnij. Rzeczywiście w słońcu jest ciepło, co?
wszyscy, słuchajcie, zgłodniliśmy, więc... Ponoć, słuchajcie, w tej restauracji Marlena mówi, że można wszystko jeść z lokalnych produktów. Oni sami mają jakieś uprawy i tutaj nawet przed restauracją. Zobaczcie, ile rodzajów sałaty. Ja chyba taką sałatę dzisiaj przytulę. Tatara, i co jeszcze? Znowu mnie przyłapała, no dałabyś się napić spokojnie. Ale przynajmniej od razu się uśmiechnęłaś, bo zawsze jest takie o. No. Ja myślałam, żeby wziąć sałatkę po prostu. Jeszcze nie dokończyłam czytać, ale myślę sobie... No nie, no ten tatar to tak na pewno i może tego kalafiora, wiesz? Kalafior, okej. To na appetizer, a później sobie weźmiemy jakiś teraz coś. Zaszalejemy sobie dzisiaj troszeczkę, co? Nie. Matka. Nie, no pycha są, już takie. Nie, no pewnie pycha, no, jest, ładnie. Nieduczące podobno. Jest, jest. No, mama już więcej nie jest. Ale ja mogę próbować dwa razy w plan. Dobra? Nie. No, dobra, Kacper, dobre lody? Kacpuś? Dobre, no to dobrze. A my, słuchajcie, jeszcze mamy przecież prezenty świąteczne. Tu mam dla Kuby, tu mam dla Marleny, tu mam dla Mii. Tutaj mam coś dla Michała. No, musimy sobie dać, bo przed świętami nie było czasu i nie było jak, żeby się spotkać na te prezenty. Dzieciaki sobie tam usiadły już na trawie, więc będziemy dawać sobie prezenty. Może to pomóc, tak? No nie wiem, Kacper, to jest dla ciebie, otwieraj. I Gosia, ty już wszystko otworzyłaś? To chyba z poduchą będziesz spała dzisiaj, co? Wow, jaki dinek! Co tam masz, Mikuś? Błyszczyki! Mało, i to moje? No. Matka, to dla ciebie. No. Ale jeszcze jeden prezent, mówię ci, gdzieś wsadziłam i muszę znaleźć, nie? Otworzyłaś, czy jeszcze nie? Nie, tak, odwrotnie. Ale przeczytaj, co to jest. Ty wiesz, bo ty potrafisz te moje wszystkie rzeczy wynaleźć. O, wow. Otwieraj. Żebyś żadnych negatywnych ludzi nie miała. Ale to mi się przyda. To ci się będzie twój amulet, będzie cię chronić. Bo to w tych, jak to się mówi, no, dziękuję. Proszę bardzo. Ale to podobny mi Kubuś ostatnio dał, też mi dał tylko, że z oczkiem takim fajnym zielonym, no. Że nie miałaś nic nie. Dzięki, dzięki. Co tam masz? O, jakie grzybki piękne. Możesz sobie założyć do swoich grzybków, co masz, kolczyki teraz. Tak. Fajne? Tak. No mega. Dobra, ale zobaczymy, co ten Mikołaj przyniósł dla cioci. Miała w styczniu prezenty. Poczekaj, no dokładnie. Ale kładzie zapakowane. Ale to musi, a zobacz, że się postarać musisz, ale rwi! Każesz dla mini, chyba ty basi, teraz twoja kolej. Is there helium in this? Wow, co to? Ja to chciałam tak, żeby ten Mikołaj dał ci to przed Polską, mówię, no ale jednak się nie wyrobił. Ale jak założysz, to będzie tak, może się trochę pogniotło, co nie? Ale będziesz lubiała, zobacz, no, spoko. Ale zobacz, jakie mamy gusty, co? Podobnie. Ale zobaczcie, jaka to jest radocha dzisiaj. Na tym, na trawce, w słoneczku, dzieciaczku. To była idealna, bo jest dzisiaj tak gorąco dopiero. No, dosłownie. O, jaka lala fajna, zamknęła włosy.
co to jest? To jest maszyna do wyjmowania rzeczy. Tam wkładasz pieniążki i wychodzą zabawki, chłopie. To w domku otworzymy, dobra? Zobacz, możesz się ubrać, Mia. Będziesz mogła ubrać tą laleczkę. Kubek, a jak tam twój ten do budowania? Ty podobny już masz, prawda? A teraz drugi będziesz mógł dzisiaj co? Będziesz rakieta startowała, czy co tam się będzie działo? To w domku, Kasper, bo ty się teraz to jest robot? Jakby nie było, zobaczcie, wszystko posprzątane. Żeby nie było. Dzieciaki walczą jeszcze z jedną zabawką. Zabierzesz teraz na podręczny. Na kolejną wycieczkę. Synu. Pak! Tylko jeden w głowie w twarz. No. Pak. Panowe zajęcie wymyślić synowi. Dawaj, pewnie. Ale nie płaczę. No. Nic mu nie robię. Nic mu nie robię. Nic mu nie robię, no. No nic mu nie robię. No nic mu nie robię, no. Put it down. No co? No co? Nic mu nie robię, no. Ja mu nic nie robię, to on mi. Wara zabierz. Mama! No iż, Kasper, boksuj. Mama! 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 No dobra, już, koniec.